Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dalej koszulka z kobrą jest i to już można powiedzieć jest taka tradycja, że zajmujemy się światem arabskich perfum. Dziś będzie drugi film z tej serii, czyli z testowania arabskich zapachów w ciemno. Dla tych osób, które nie oglądały poprzedniego, to niedawno otrzymałem paczkę od sklepu Zapach Orientu, za co bardzo ponownie dziękuję. I sklep Zapach Orientu był pierwszym sklepem, którym zrobiłem zakupy arabskich perfum, także tym bardziej mam bardzo duży sentyment. I niezmiernie się cieszę, że mogłem taką paczkę otrzymać, ponieważ bardzo jest mi miło i cieszę się, że mogę Wam pokazywać tu na moim kanale perfumy arabskie i generalnie całe moje takie zamiłowanie wokół tego świata. I tym bardziej jest mi miło, że mogę ten świat pokazywać Wam jeszcze więcej i jeszcze szerzej, bo w tej paczce nie tylko były perfumy, ale również inne produkty pochodzące z krajów arabskich. I zrobimy sobie również bardzo ciekawe, tematyczne filmy, jak używać tych produktów i co tam ciekawego się znajduje. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawa seria taka w arabskim klimacie. Więc jeżeli oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie, to zachęcam kliknąć te subskrypcje, aby te filmy Wam nie uciekły. Tu oczywiście możecie znaleźć strony internetowe, na których wszystkie produkty będziecie mogli zakupić. Jest to Zapach Orientu bądź Jasmin. I te sklepy nie tylko posiadają, że tak powiem, sklep online, ale również posiadają punkt stacjonarny w Warszawie. Więc jeżeli jesteście z Warszawy, to zachęcam, możecie się tam wybrać, powąchać, dotknąć, zobaczyć wszystko na żywo i też przede wszystkim przetestować, bo jak wiadomo, z perfumami arabskimi ciężko jest z próbkami. Dlatego ja dużo swoich zapachów arabskich zamawiam po prostu w ciemno. A my już lecimy z tematem kolejnego filmu i dziś omówimy sobie bardzo, moim zdaniem, wyjątkowy zapach, ponieważ jest to pierwszy zapach tej marki, a mianowicie jest to marka Oud Luxury Collection. Nazwa bardzo prosta tak naprawdę, czyli po prostu mamy taką luksusową kolekcję udu i z tej marki będą właśnie jeszcze dodatkowo inne produkty, które zrobimy sobie osobny film, który nie będzie już związany stricte jako z perfumami, ale z tą marką właśnie. I nie mogę się już doczekać otworzyć tego zapachu, dlatego że produkty poboczne, że tak powiem, z tej marki zrobiły na mnie duże wrażenie, więc i od tego zapachu też dużo się spodziewam. Mianowicie jest to wersja zapachu Oud and Yas. Nie wiem, czy to tak się dokładnie czyta, ale jest to przede wszystkim extract de parfum, czyli mamy ekstrakt perfumowy. Jak widzicie, nie dość, że Arabowie tworzą mocne, intensywne zapachy nawet w wodach perfumowanych, które mają naprawdę wielogodzinną trwałość, nawet niektóre nawet kilkunastogodzinną, to tu już się, że tak powiem, w tańcu nie... No, dokończcie sobie, jakie tam słowo powinno być. I zrobili perfumowy ekstrakt, czyli jeszcze coś bardziej skondensowanego, jeszcze coś bardziej wykwintnego. No i mamy tu 50 ml, ale słuchajcie, jest to ekstrakt perfumowy, więc na pewno też mniej tego produktu będzie trzeba używać. A jakość wydaje mi się, że będzie bardzo dobra, dlatego że w ogóle te produkty bardzo ładnie wyglądają i moim zdaniem prezentują się bardzo dobrze, także jestem tu mega podekscytowany, jak ten zapach będzie pachniał, bo ja tej marki nie znałem i przede wszystkim jest to właśnie nowość w sklepie Zapach Orientu, więc tym bardziej będzie tu można sobie to potestować i zobaczyć, co właśnie marka Oud Luxury Collection ma nam do zaoferowania. No dobrze, ja już ściągam folię i przyjrzyjmy się samemu opakowaniu. Opakowanie bardzo mi się podoba, dlatego że jest to bardzo twardy i bardzo dobry jakościowo karton. Już widać, że będzie ściągany od góry, tak jak zapachy Toma Forda. Pudełko wygląda bardzo elegancko, bardzo solidnie, czarne, ze złotymi napisami i złotymi ramkami po bokach. Z tyłu informacje takie najważniejsze. Marka jest typowo z Emiratów Arabskich, a dokładniej z Dubaju, więc wydaje mi się, że jakość tutaj jest naprawdę bardzo dobra. Zobaczymy, przekonamy się, czy faktycznie ten ekstrakt perfumowy dobrze tu nam zadziała. Tak, kartonik prezentuje się bez folii. No i ściągamy górę. No i znajduje się tu właśnie pięknie osadzona butelka. Butelka sama w sobie bardzo prosta, z
logo naklejone tutaj właśnie Oud. Mamy nazwę zapachu Oud and Yas. Myślę, że to po to, żeby właśnie nie pomylić się, ponieważ wszystkie butelki z tej serii wyglądają tak samo, więc taki napis umożliwi nam łatwą identyfikację. Czarny mat, bardzo ciekawy, korek złoty, niestety plastikowy, myślałem, że będzie metalowy, ale to nie o korek chodzi, tylko o to, co znajduje się w środku. Tak buteleczka prezentuje się w dłoni. Wygląda bardzo prosto, sympatycznie i myślę, że w tej prostocie zawarta jest właśnie ta esencja. Skład tego zapachu również, z tego co czytałem, jest bardzo interesujący, więc zobaczymy, co tam sklep nam napisał na temat tego zapachu i dodatkowo właśnie przeczytam wam skład tego zapachu. W nucie głowy znajdziemy ylang ylang, geranium oraz kminek. Czyli tak dosyć ostro i wytrawnie. Kminek, no wiadomo, ma dosyć specyficzny zapach. Geranium również, takie dosyć ostre, z jednej strony takie świeże, cytrusowe, mocno zielone. No, jestem ciekawy, jak to będzie tu wszystko pachniało i jak przede wszystkim będzie się rozwijał ten zapach. Nuta serca to skóra, malina oraz piżmo. Tu również ciekawe składniki, ponieważ piżmo z maliną, skórą, ciekawe połączenie. Trochę od razu mi się kojarzy z Achla Avkuat, który mówiłem wam o takich mrocznych malinach, to myślę, że coś w tym stylu może być, ale no przekonamy się. I w nucie bazy znajdziemy Oud, wanilię oraz bursztyn. Tu mi baza się bardzo podoba, dlatego że są to składniki, które uwielbiam. Nuty bursztynowe, wanilia z udem w połączeniu z takimi arabskimi klimatami, to wanilia naprawdę robi robotę. Często wanilia, jak nie ma takich fajnych wspomagaczy, potrafi pachnieć jak drzewko takie do samochodu, to Wunderbaum, albo po prostu jak zwykła jakaś taka tania wanilia. Natomiast wanilia potrafi pachnieć bardzo ładnie, kiedy właśnie jest uszlachetniona jakimiś takimi cięższymi składnikami i różnymi takimi właśnie ulepszaczami. Więc zobaczymy sobie, jak ten zapach pachnie. No i sam opis. Nowoczesny flakon o prostym kształcie kryje w sobie niepowtarzalny autorski zapach od Oud Luxury Collection. Skoncentrowany Oud w połączeniu z Yas. Nie wiem, co to jest, ja będę musiał zaraz to wygooglować. Jak mi się uda, to wam tu napiszę. Tworzą niezapomnianą kompozycję. Zapach jest rozkoszny, bogaty i roztoczy wizję tajemniczości oraz siły. Myślę, że to będzie również na początku dosyć dystansujący, mroczny, a później on będzie taki ciepły, głęboki, bardzo intensywny, zmysłowy, lekko słodki. Tak mi się coś wydaje. No dobra, to czas wytestować właśnie ekstrakt perfumowy z arabskich krajów. Jest to pierwszy ekstrakt perfumowy z arabskich marek, które posiadam w swojej kolekcji, więc tym bardziej jestem mega podekscytowany. No to lecimy. Atomizer bardzo ładny, już muszę tu powiedzieć. Projektuje nieziemsko, już to czuję. Ale przepiękny. Bardzo ciepły, bardzo taki zmysłowy, intensywny. Czuć lekki taki właśnie element ostrości na początku, ale zaraz gdzieś od razu już się wydobywa taka ciepła, mega otulająca, bardzo konkretna nuta. No kurczę, powiem wam, że jest ciekawe. Teraz się już zdecydowanie zmienił. Nie ma już tej takiej właśnie mega nuty, takiej ciepłej, mega takiej zmysłowej, tylko robi się właśnie bardziej mroczne z kolei. Nie wiem, czy to kminek i skóra daje takie połączenie, ale mam delikatne wrażenie, że robi się trochę lekko tak jak taka guma. Wiecie, o co chodzi? Jak czasami właśnie mamy w tych sklepach ze sportowymi rzeczami, jest czasem ten efekt takiej gumy, bo nie gdzieś tam na siłowni czuć taką gumę. To mniej więcej coś w tym stylu teraz wychodzi. I myślę, że to ta skóra z kminkiem daje taki aromat. Ale ciekawy zapach, powiem wam, zmienia się masakrycznie. Zmienia się dosyć szybko. Ale ta słodycz gdzieś tam jest wyczuwalna cały czas. Trochę takie akordy gumowe w połączeniu z właśnie z taką delikatną słodkością. Myślę, że to właśnie wanilia oraz malina nadają trochę tego właśnie sznytu. Ostrość trochę tego udu tu podbija. Ale ten ud nie jest tak ostry jak w poprzednim zapachu, który mogliście zobaczyć, tym Latafa Al Azal. Tutaj jest
delikatnie tylko to wyczuwalne, czuć ten taki ostry pazur, no ten zapach jest już typowo w arabskim klimacie. Tutaj już raczej nie porównałbym go do jakiejś naszej europejskiej niszy, bądź czegoś, co tutaj można dostać. Tu ewidentnie czuć po prostu tą taką arabską duszę. No, powiem Wam, że jest bardzo zaskakujące. Na początku te pierwsze wrażenie zrobił takie mega, takie jak zresztą słyszeliście. Teraz trochę mniejsze, ale ma w sobie ten zapach coś takiego intrygującego i coś tak magnetyzującego, że no mam ochotę cały czas tą rękę wąchać i obserwować, jak się ten zapach zmienia. Teraz nutka takiej czarnej gumy trochę uchodzi i bardziej robi się właśnie taki przyprawowo aromatyczny, słodki. No, muszę przyznać, że takiego zapachu to ja jeszcze nie mam w swoich zbiorach i fajnie, cieszę się, bo jest to coś innego, jest to coś, czego nie mam w swoich zbiorach, bo dużo zapachów, które ja posiadam, mniej więcej któreś tam można ze sobą zestawić i są one w jakimś stopniu do siebie podobne, bądź właśnie niektóre dosyć mocno do siebie są podobne, bądź są w podobnym stylu, czyli słodkich, przyprawowych, lekko drzewnych, arabskich kompozycji, bądź róża z udem itd., itd. Natomiast tu kompozycja zdecydowanie inna, nie mam czegoś takiego, bardzo wciągająca, bardzo taka, którą chce się wąchać i wąchać, dziwna z jednej strony, ale jak najbardziej taka właśnie mega tajemnicza, trochę mroczna i bardzo przyciągająca, ponieważ tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, cały czas chce mi się wąchać ten zapach. Bardzo nietypowe perfumy, bardzo ciekawe, więc wydaje mi się, że no coś konkretnego, ten zapach tym bardziej nie mogę się doczekać, aż globalnie użyję i będę gdzieś tam pytać znajomych, jak ten zapach jest przez nich odbierany, jak on jest wyczuwalny, czy mocno go czują, czy nie, dlatego że chciałbym poznać, jaką właśnie siłę ma ekstrakt perfumowy z krajów arabskich. Bo jak wiecie, wody perfumowane z krajów arabskich potrafią mieć trwałość, jak niektóre czyste perfumy, także no... Jestem tutaj pełen podziwu i przede wszystkim pełen nadziei, że ten zapach będzie właśnie takim mocnym, trwałym, intensywnym zapachem odczuwalnym. No z tej ręki powiem Wam, że no świeci się, błyszczy się, więc olejków jest bardzo dużo. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba nie bardzo, ale ja tu widzę. W porównaniu z Al Azal, który mam na drugiej ręce, no to tu Al Azal również delikatnie błyszczy skóra, natomiast nie tak jak tu. No, powiem Wam, że ta guma już tak ucieka, nie ma już tej gumy tutaj za bardzo. Wychodzi wanilia, właśnie malina gdzieś tam z tyłu. Malina nie taka świeża, jak to z reguły jest w takich zapachach, gdzie malina się pojawia. Jest to taka raczej z tych mroczniejszych malin, takich bardziej przygniecionych, cięższymi składnikami. No i ta skóra, ale to wiecie co, to nie jest taka skóra, jak z reguły można poznać tą skórę w perfumach, czyli taka skóra jak w sklepie z galanterią skórzaną, albo jak skórzany pasek, albo jak taka skóra zamszowa, jak kupimy sobie jakieś zamszowe rękawiczki. To nie jest tego typu skóra. Ta skóra, no powiem Wam, że jest taka... bardziej taka jakąś potraktowana jakimś pachnącym środkiem do konserwacji takiej skóry. Mniej więcej coś w tym stylu. Bardzo ciężko ten zapach skóry opisać, ale jeżeli uda Wam się próbkę zamówić, bądź po prostu zakupić zapach, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Jest to taka skóra trochę przytłoczona czymś właśnie słodszym, czymś właśnie bardziej takim mroczno-owocowym, ale ta ostrość tej skóry i taka wytrawność gdzieś tam podbija z tego wszystkiego. Myślę, że kminek też robi swoje, no bo kminek również taki ma ziołowy i dosyć agresywny charakter. Ma w sobie ten zapach coś takiego również odświeżającego. Mimo, że jest bardzo ciężki, taki wręcz gęsty, intensywny, to im dłużej się wąchuje w rękę, tym mocniej czuję taki oddech w tym zapachu. Coś takiego, co nadaje takiej przestrzenności temu zapachowi. Mimo, że on jest ciężki, gęsty, to w jakimś tam stopniu orzeźwiający, jeżeli w ogóle tak można nazwać, chociaż nie ma tu żadnych orzeźwiających składników. Jakbym miał się tak skupić i wybrać trzy składniki, którymi mi ten zapach pachnie, to przede wszystkim
wanilia, malina i skóra. To są takie trzy składniki, które tak od razu mi się rzucają w nos. No i poza podium myślę, że kminek. To mniej więcej tego typu klimaty. Bardzo przyjemny zapach, niesamowity i no powiem Wam, że jestem mega zaskoczony i bardzo ciekawa opcja i bardzo ciekawa kompozycja. Mam nadzieję, że próbki tego zapachu są na stronie sklepu na jasmin.pl bądź właśnie na Zapach Orientu. Będzie można to przede wszystkim przetestować w perfumerii stacjonarnej, więc jak jesteście w Warszawie, to myślę, że warto zwrócić uwagę na tę markę. I też w takim razie mega jestem zainteresowany, jak inne zapachy z tej serii pachną, ponieważ też rozmawiałem z właścicielką tego sklepu, że będą rozszerzać ofertę perfumową z tej marki, więc musi być ciekawie, skoro ta seria weszła do sprzedaży, do sklepu, a jeszcze firma chce rozwijać ofertę zapachową od nich. Moim zdaniem zapach czysto uniseksowy dla pań i dla panów, bardzo taki właśnie elegancki, bardzo intensywny, mroczny, głęboki, bardzo taki elegancki na niesamowite jakieś ważne nasze wydarzenia. Myślę, że się świetnie sprawdzi. Ja się nie mogę doczekać przetestować go, wiecie kiedy? W upale, dlatego że myślę, że na rozgrzanej skórze, w bardzo ciepłym powietrzu będzie ten zapach jeszcze piękniej pachniał i jeszcze mocniej emanował i roztaczał wokół siebie mega aurę. No powiem Wam, że no, nie mogę oderwać ręki od nosa, no to jest tak intrygujący zapach, że próbuję się w nim doszukiwać różnych takich niuansów, różnych skojarzeń, z czym on mi się do końca może jakoś tam wyobrażać i no gdzieś tam coś się w głowie zaczyna powoli tworzyć, ale dziwna, niesamowita kompozycja. Tyle myślę, że to będzie wystarczająco. To by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, jak Wy zapatrujecie się na tego typu zapachy z takimi składnikami. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o marce Oud Luxury Collection. Czy znacie te zapachy? Czy może gdzieś Wam się obiło o uszy, jak byliście na przykład w Dubaju i widzieliście gdzieś je? To śmiało piszcie komentarze. No ja jestem jak najbardziej podekscytowany, tym bardziej, że jest to pierwszy ekstrakt perfumowy, który posiadam z krajów arabskich, więc mega się cieszę. Również zapach trafiony, ale powiem Wam, że na samym początku pachniał zupełnie inaczej. Teraz jest naprawdę tak niesamowicie tajemniczy i mroczny i mocno czuć ducha arabskiego klimatu. Jeżeli film się podobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, no i oczywiście klikamy subskrypcję, ponieważ będzie teraz sporo takich filmów właśnie o tematyce arabskiej, więc żeby Wam nic nie uciekło, kliknijcie tę subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga w rozwoju kanału, ponieważ taka łapka w górę, bądź właśnie kliknięcie subskrypcji, czy udostępnienie gdzieś, czy na Facebooku, czy gdzie indziej tego filmu, bądź na innych social mediach tego filmu, bardzo pomaga w rozwoju kanału, pomaga w dotarciu do szerszej liczby osób, także jeżeli Wam się podoba to, co robię, to zachęcam, aby kliknąć łapkę, bądź subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo miło i pomoże to gdzieś tam jeszcze dalej popchnąć ten kanał i żeby jeszcze mocniej szerzyć perfumy arabskie i pokazywać, że za przystępne ceny można tworzyć dobre, jakościowe, trwałe zapachy. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!